Hej, witam was, z tej strony Gaz. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie dla nas. Mamy jakiegoś Eferiala tutaj. Gnojek jest silny. A widzimy go teraz, widzicie? Czy moi gunnerzy go widzą? Nie. 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 Nawet nie wiem, skąd by go mogli widzieć. A, Miki ma ostatni ruch. I stąd go też nie będzie widział. No dobra, to cofamy się. Przeładujmy u kogo możemy, a reszta na Overwatch. Dobra. Co ten Eferial zrobi? On tu pewnie nam wyjdzie teraz. Najfajniej by było go widzieć, żeby gunnerzy do niego mogli z dystansu strzelać i go tak nadwątlić i później go jakoś zabić. No ale to... Tam gdzieś sektoidy sobie biegają. O, jeszcze jeden Elite Mutant. No patrzcie, myślałem, że wszystkie Elite Mutanty zabiłem. Będzie strzelał? Nie, nie strzela. Szkod go flankuje. Dobra, możesz go raz poczęstować w takim razie. Zabiłaś go. No spoko. Czy coś tu będę widział? Nie, nic nie widzę. To włączmy się na Overwatch i czekajmy. No dobra, nic się nie dzieje, tak? Zaryzykujmy ustawieniem ich tutaj. Zawsze możemy później się wycofnąć. Na pewno Eferial musi do nas przyjść. On gdzieś teraz tam się widać, nie? Przesuwa. Nie mam najlepszego położenia tych moich gunnerów. To jest sporo z takich luk, które nam będą go zasłaniały. Okej. Okej, tego widzimy. Dobra, gunnerzy, dajecie sobie z nim radę? No właśnie. Widzicie, nikt go w tym momencie nie widzi poza... poza tym. Przechodzę na pozycję. No nie mam najlepszego ustawienia moich gunnerów. Coś tam jest. Ale tylko mi zostaje czekanie. Nie mogę nic zrobić. Wejść tam nie mogę, bo ten Eferial jest zbyt niebezpieczny. Jeżeli ruszę gunnerów, to nie będę mógł z nimi już grać. No, 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 no. Musimy uderzyć. Musimy uderzyć teraz. Pełną siłą. A jeszcze go Szkod nie widzi. Cholera, Miki też go nie widzi. Akurat sobie upatrzył tylko i tego wypatrzył.
Nie mam opcji chyba go zabić. Podwójny cover fire. Zabili go. No dobra. Ufoki nie pozabijają się same. Dobra, na razie tu jeszcze Overlord może być, tu też. Dobra, musisz go pogonić, żeby go uleczyć. Oddychaj, żołnierzu. Dobra, ciśniemy. Mam fatalnie ustawione te armaty nasze. On musiałby gdzieś tutaj wyjść na Neferial. I jeszcze nie strzelać w tej turze. Jestem w drodze. Żebyśmy mogli mu cokolwiek zrobić. Ten refleks, ktoś będzie z niego strzelał. No ten sektoid, on tutaj cały czas jest, ale... Znaczy on nie jest problemem, jego jesteśmy w stanie bardzo szybko rozwalić. Ale to musielibyśmy tego Eferiala ściągnąć, a on jest... poza naszym zasięgiem. No właśnie, widzicie, gunnerów mam fatalnie ustawionych, bo oni powinni być ustawieni, powiedzmy... tu gdzieś, nad tym miejscem. Że w takim momencie, jak go wypatrzymy, to żeby go można było załatwić. A ja w tym momencie to nawet chyba nie mam już paliwa, żeby ich przestawić. No, powiedzmy, no gdzieś tu powinni być. O, widzicie? O, i tak by go nie mógł strzelić. Okej. No dobra. Więc prawdopodobnie jeszcze mi zostaje nie tylko i wyłącznie cofnąć się przed aktywowania tego Eferiala i zrobić po prostu drugie podejście. Nic więcej mi chyba nie zostanie. Ale spróbujmy. Spróbujmy jeszcze to chwilę pociągnąć. Nie mam już takiej siły ognia, żebym był w stanie załatwić tego Eferiala, a ten Eferial co turę będzie zadawał 20 obrażeń, jak nie wszystkim, to przynajmniej jednej osobie. Mam tylko jeszcze 3 apteczki. Dużo nie mogę podziałać. Przechodzę na pozycję. No znowu. Tamten siedzi na Overwatchu cały czas. Walą jak przekwi! Czyli obydwoje po prostu tak wyczekujemy. Nie, Eferial się tylko gdzieś przemieszcza. Dobra, tego jesteśmy w stanie załatwić. X-ray neutralized. I zostaje nam tylko i wyłącznie ten Eferial. Tylko nie mam pomysłu, jak go zabić. Chciałbym jakoś cudownie ustawić moich gunnerów tak, żeby oni mogli wszyscy strzelić w jednej turze do niego i żeby on jeszcze nie strzelił. Bo w sumie jak pokonamy tego Eferiala, to już cała reszta, czyli jakieś Mutony, czy tam Sectoid Commander, który na pewno gdzieś tutaj jest jako dowódca statku,
Wszystko jest do wysprzątania już. Kwestia jest tylko wymyślić, jak tego Ferriala zabić. Ready to engage. Zaraz będę na miejscu. Nic. Jeszcze jakiś mechtoid jeden jest. Albo sektopod. W drodze. No dobra, no to chyba się nic nie zmieni. Trzeba będzie po prostu ruszyć do przodu. No widzicie, nie mam już... Chłodzę dyszę. Nie ma już paliwa, więc musimy się tutaj ruszyć. Najgorsze to jest to, że teraz moi gunnerzy są już praktycznie całkowicie wyłączeni. Zabawy. A tak naprawdę to bez tych gunnerów to nie jestem w stanie z tym Ferrialem nic zrobić. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. No dobra, no to już nic z tego nie zrobimy. Jedyne co możemy teraz tylko kombinować. Coś tam jeszcze chyba widziałem, musiałem widzieć coś tam przez moment. To musimy kombinować tutaj przejście. Chyba ten jeszcze szkod zostawmy. Ten Ferrial jest tutaj? Co tu tak hałasuje? No to nie ciekawi, jak on jest tutaj. Tu jest. Okej, żółtek go wypaczył. Nawet go trafił. Ale on się i tak zregeneruje. Nie wiem, czy ona jeszcze ma jakieś paliwo. Ma, ostatnie był. Ostatnie paliwo miała. Okej. Okay. Rozumiem, podchodzę do celu. Dobra, gunner leci tutaj. Tak jest, dowódco. Snajper tutaj. Żółtek tu. Ty za pełnomocone tutaj, choć co za dużo mi nie da. O kurde, widzę Ferriala. Czy ktoś jeszcze mógłby go widzieć? Nie, nikt go nie widzi. Czy stąd byś go... Nie, nie masz już paliwa. I nie możesz wylądować, ale ją załatwiłem. To nie, to takie coś automatycznie musi odpaść. Bo to by oznaczało, że ją całkowicie załatwiłem. Bo tu jeszcze możesz wylądować. Znowu to samo. Znowu to samo. Czyli nie tak, bo nie będziesz mogła później wylądować. Rozważam wycofanie w ogóle się z tej misji. Stracilibyśmy tylko trochę czasu.
Tu jest dobrze. To będziemy mogli ją później wycofać. Zaraz tam będę. Headed there now. Dobra, ruszamy się tutaj. Żółw nawet niech tu podejdzie. Miki, który gra w guziki, podejdzie tutaj. Myszka może na razie się tutaj zbliżyć. A Romeo tutaj. Właśnie, ten Ferial był tutaj cały czas, widzicie? Strasznie blisko. No idzie. Ofensywnie. Dycha. No i czy kogo zabijesz, panie Feriale? Żółty drugi raz. To nie trafił. No, kogo, Ferialo? Żółw by nie żył. A, dobra. Czy ja bym był w stanie w ogóle zabić? Aha, ty go nie widzisz stąd. Żółtek też go nie widzi stąd. Jestem w drodze. No. 7. Nie, nie jestem w stanie go zabić. To mogę zaraz. Nie, nie jestem go w stanie zabić. To. To jeszcze inaczej. Spróbujmy. To był ten safe z tamtej tury? Czy to już był jak on leżał? To jest safe z przedruszenia szkod. Ale rana, jak to rozegrać tak, żeby było dobrze? Ty byś mogła się ruszyć. Ale nie, 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 to jest zły safe. Bo tu jesteśmy już tak ruszeni. To chyba nie jest ten safe, który ja chciałem. To nie jest ten safe, co ja chciałem. Jeszcze jeden w tą stronę. Czy to był ten? Nie, nie, bo to było. Bo ja chciałem tego save'a sprzed jeszcze ten. Sprzed wejścia do środka. O właśnie, tego chciałem. Wiem, wiem, przepraszam was, że tyle autosave'ów, ale no. Jest to taka rozgrywka, że no szukamy, czy w ogóle się da to jakoś ugryźć. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś ugryźć, no ale. Na razie szukajmy rozwiązania. Okej. I'm on the move. Przyjąłem. Czy znowu żółw oberwie? Rozkaz. Pytanie. No to biegniemy. Czy znowu żywo będzie? No dobra. Czy znowu żywi go będzie? Nawet jakby był ciężko ranny, to by było. O, widzicie.
Zaraz będę na miejscu. Nic? A to śmieszne. Śmieszne to zagranie, koleżko. Przechodzę na pozycję. Tam się udał. No dobra. Żeby tylko ciężko ranił, a nie zabił. Ten Eferial. Kurde, dwa Overwatch. Myślałem, że któryś wejdzie. Myślałem na to, że któryś wejdzie. Kurde, teraz widzicie 90%, tylko jeden strzał trafiony. 10. No jakby weszły wszystkie te strzały, to już był prawie martwy. Oga. Dobra. To jest jeszcze ok. Jeżeli bym go teraz zabił w tej turze. Cholera, no. Ale to... Oj, kiepsko. Ale to musiałbym go zabić w tej turze teraz. 8. A żeby go zabić, to potrzebowałbym chyba, żeby wszyscy trafili w niego. 15. Dwanaście. Żółtek, czy ty go widzisz? Nitro leży. Żółtek. Cholera, żółtek go nie widzi. Ale Van Dorn go widzi. Jedenaście. No to go chyba zabiłem w tej turze. Skąd bym go widział? Stąd go byś widział? Tak jest. Tak jest. Uff. Tak jest. Mam dwie apteczki, więc go rozwaliliśmy. Walka się nie skończyła. Dobra. To jest szansa jeszcze na ten odcinek. Jest szansa. Heading to that location. I'll handle it. Już idę. No, uciekłeś mi. Dobra, to myszkę na razie tutaj trzymaj. Ty musisz wejść tam do środka. W sumie ty masz jeszcze dwie apteczki, więc może u myszki zostawimy tą apteczkę, uleczyć Romeo. Dobra, teraz w tym momencie musimy wyjść tutaj. Okej. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie, to wygląda na to, że jest już czysto. Miejmy nadzieję, że to nie został sektopod. Ty musisz gonić tego. Miki tutaj. Udało ci się wylądować, paliwo nam się skończyło. Ruszam do celu. Żółtek mógłby sobie wejść tutaj. Myszka, przygotuj broń. A Van Dorn mnie przeładuje. Ty zresztą też. Ty też. Możemy grzać. Ty też. I am ready. Czysty. Okej. Słyszeliście to? Tu jeszcze coś jest z tamtej strony. Statek się ciągnie w tamtą stronę chyba, więc... A, tu jakiś sektoid. Cofają się! Dobra, żółw, załatwisz go.
Miki go widzi. A spróbuj go ściągnąć, Miki. Dobrze, Miki, dobrze, Miki. Miki gra w guziki. Zrozumiano. Dobra, ulecz nam. Nie użalaj się nad sobą. Nitro. Będzie sporo rannych po tej misji, ale misja naprawdę jedna z trudniejszych, jakie nam przyszło rozgrywać. Na razie się tutaj do góry wybierzmy. Prawdopodobnie musimy wejść teraz na te podwyższenia. Tutaj musimy się jakoś dostać. Ale zanim to zrobimy, to musimy sprawdzić, czy tutaj jest w ogóle czysto. Więc tak jest, wykonuję. Powoli trzeba będzie przebiec, sprawdzić tutaj, czy tam nic nie ma. Jak będziemy wiedzieli, że tam nic nie ma, to będziemy szli w tą stronę, czyli tutaj. No dobra. Na razie się trzymajmy tutaj na dobrych pozycjach. Dobra, przeładujmy sobie broń, zanim pobiegniemy dalej. Okej, no tak, tam jest na pewno... Tam na pewno coś jest. To jestem tego pewien, bo tam w tamtą stronę się rozgrywa ogólnie statek. Tu idziesz jakiś sektoid? Dobra, Nitro musi się tam w tamtą stronę powolutku przemieszczać, żeby to sprawdzić. Tu jest trochę ryzykowne ruszanie się żółtkiem, ale dobra. No właśnie, ryzykowne, mówiłem. Mówiłem, że to jest ryzykowne. Okej. Zrobiłem troszeczkę głupstwo. Głupstwo. No trudno. Żyje się dalej. Tra-la-la-la-la. Trzeba będzie się z tymi mektoidami teraz zmierzyć. Ale to już w następnym odcinku. W następnym odcineczku. Aktywowałem tylko dwa mektoidy niepotrzebnie. Ale na szczęście, jeżeli rozwalimy się tam dwa mektoidy, no to... To najgorsze, co mogło nas spotkać, 10%. O kurde, na 10% trafione. Takie cuda też się zdarzają. Dobrze, Szkot, zabijesz go? Nope. O kurde, tylko 60%. Kurka, ładna. A to widzicie, to załatwimy go chyba w następnym odcinku już. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, dokończymy go w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!